życie jest przykładem dla Twych sług. Ty mówiłeś do serc wszystkich, gdzie nadzieja i gdzie Bóg. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania się Świętemu Ojcu Pio. O sławny, święty Ojcze Pio z Pietrelciny, Ty, który jesteś świętym tego nowego tysiąclecia, Ty, który jesteś naszym przyjacielem, pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas, grzeszników. Dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia. Dlatego powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich. Powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach. Powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas, Dziewicy, pośredniczce łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie. Powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej dobroci otrzymali łaskę, której gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką, chroni nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądź w niebie naszym patronem, święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela. Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Westchnienie do świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie. W ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga,
módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. Listy ojca Pio. Wybór. Korespondencja z kierownikami duchowymi. List numer 163. Ojciec Pio do ojca Augustyna. Pietrelcina, 26 listopada 1913 roku. Mój najdroższy ojcze, niech Jezus zawsze opiekuje się tobą i uświęca cię. Poleciłem Jezusowi sprawę tych dwóch dusz, ale On uznał za stosowne nie udzielić mi jakiejkolwiek odpowiedzi i również nie mogę spodziewać się jej w przyszłości, jak mi to zasugerował Jezus z delikatnym uśmiechem na ustach. Nie wiem teraz, co więcej mogę zrobić. Lecz chociaż nie mam co czekać na jakąś odpowiedź, to jednak nie czuję skrępowania, co przeszkadzałoby mi polecać tę sprawę Panu i prosić, aby wszystko rozwijało się na chwałę Boga i zbawienie wspomnianych dusz. Nie jestem w stanie modlić się w tej intencji, a poza tym nie wolno mi tak uczynić, ponieważ Jezus sam mi to sugeruje. Zaleć więc wspomnianym duszom pokój, spokój, nieograniczoną ufność wobec Ojca w niebie, ponieważ wszystko ułoży się dla większego dobra ich dusz. Niech się nie martwią tak bardzo tą sprawą, ponieważ duch na tym zawsze traci. Zmartwienie w większym czy mniejszym stopniu przeżywane osłabia miłość w sercach i zaufanie do Pana Boga. Nie wydaje się, by to było coś małego, ponieważ wszystko to przeszkadza Duchowi Świętemu, by mógł swobodnie działać w sercach. Troska o to wszystko niech będzie pozostawiona najsłodszemu oblubieńcowi dusz. Niech położą swoje głowy na sercu tego tak czułego oblubieńca jako ukochane uczennice. I niech nie obawiają się wrzawy żydowskiego tłumu, ponieważ boski mistrz nie zezwoli, by spadł im włos z głowy. Tak jak nie zezwolił na to wobec swoich uczniów w Ogrodzie Oliwnym, a pośród zuchwałego tłumu będą wstępować niezauważone z królem aż na szczyt Kalwarii. Niech padną na twarz przed Panem z pokorą serca, jak król Jozafat, kiedy był gnębiony i boleśnie dotknięty przez niezliczonych wrogów, którzy otoczyli go i do Pana niech wzniosą swój głos, prosząc tymi samymi słowami tego świętego króla. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Panie, pozbawieni wszelkich środków, nie wiemy, co robić i jak ratować się w niebezpieczeństwie, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zwrócić swe oczy ku Tobie, abyś przyszedł z pomocą w naszej potrzebie w sposób, jaki uznasz za lepszy. Niech się nie boją niczego, Pan jest z nimi. Zapewnij je, że w swojej nicości nigdy nie zapominam polecać ich Panu i że modlę się więcej za nie, niż czynię to za mnie. Pan zaś wie, że mówię prawdę. Powód, dla którego modlę się mniej za siebie, nie odnosi się do cnót, drogi ojcze, lecz raczej do mojej niegodności, która przeszkadza mi prosić o więcej łask, przyjąwszy fakt, że coraz bardziej nie zasługuję na łaski nieba. Módl się i spraw, by modliły się za mnie te dwie anielskie istotki, a jeśli zbliżam się do zbawienia, to po Bożym miłosierdziu. Wszystko to zawdzięczam modlitwom tych świętych dusz. Do widzenia, mój ojcze. Pamiętaj o mojej duszy, która czuje teraz bardzo mocno rękę Boga, która ją uderzyła. Brat Pio.
powierzenie się Bogu. Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych. Dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Modlitwa świętego Ojca Pio o uzdrowienie. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz spokojem i przyciągaj mnie jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa o nawrócenie grzeszników odmawiana przez świętego Ojca Pio. Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez autora Pieśni nad Pieśniami powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego z całym żarem proszę Cię, spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry,
pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie źródła wody żywej, jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła. Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników, oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi i odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty z miłości do Jezusa kornie niosłeś krzyża znak, a przykładem swego życia wskazałeś do Boga szlak. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, za Twym wstawiennictwem niech Bóg ześle zdroje łask. Proszą Cię duchowe dzieci, Ojcze, Pio, prowadź nas. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie.